Siema, z tej strony Norbert DBM, a to jest kolejny odcinek z Mafii. Miałem dzisiaj nagrać właśnie Need for Speeda, ale coś mi nie wyszło. Nie wiem, komputer coś. Jak włączałem Frapsa i włączałem od razu Need for Speeda, to Need for Speed się włączał, ale był cały czas ten sam loading screen, potem było coś czarnego. No i czekałem, no i się nic nie pokazało, a Mafię jakoś udało mi się włączyć. Nie wiem, bo ja teraz pobieram GTA 4, bo jak możecie wiedzieć albo nie wiedzieć, to dodali mnie w tym roku 30 października, znaczy 30 listopada, dodali łatkę, która naprawia dużo błędów z GTA 4 i w ogóle. I właśnie sobie dlatego chcę pobrać GTA 4, żeby to sprawdzić. I właśnie nie wiem, dlatego mam jakieś takie błędy, no bo wiecie, pobieranie, no to jeszcze te wszystkie dane zrzucane są na dyski w ogóle. Broni nie bierzemy dzisiaj żadnych, bo będziemy mieli na miejscu. No. I właśnie tylko teraz Mafię mogę nagrać, bo innej gry... Znaczy miałem inną grę też nagrać, nie? Ale odpuściłem, wolę sobie nagrać odcinek jeszcze jeden z Mafii, żeby mieć na zapas. Dobra, no to my się widzimy, jak już dojadę do centralnej wyspy. Ok, już dojeżdżam, jestem blisko. I jeszcze tutaj wam powiem, że jest... że jest właśnie... na Ubisoftie kalendarz świąteczny, gdzie można wygrać właśnie... Znaczy, otwieracie tam ten kalendarz jakby, każde okienko i dostajecie tam na jakiś dzień grę. Fajne nawet. No dobra, on nas tutaj nie wpuści. Jednak jakbyśmy tam koło niego przeszli, no to by ten zaczął strzelać. Ale tutaj mamy takie otwarte przejście, widzicie? I idziemy do tych drzwi. Tu. I klikamy tutaj prawy przycisk myszy. Nie przejmujemy się policją, bo ona i tak nam nic nie zrobi. A już ich nawet skupiliśmy. No. No i teraz możemy sobie swobodnie chodzić po tym statku. No i tutaj nas właśnie, jakbyśmy wzięli jakąś broń czy coś, jakbyśmy zabili tam tych policjantów, byśmy wzięli od nich broń, no to wtedy by nas wykryli. No, tutaj widzimy, jak normalnie statek wzniesie te schody jakby do niego. I tutaj mamy jakieś widoki na ten statek, jak pływa. Fajny, taki duży. Misja, wszystkiego najlepszego, jak mogliście zauważyć wtedy. Ok. Zapytajmy się tego. Patrzcie, musimy podejść do tego typka. A nie, słuchajcie. Pierwsze co my robimy, to musimy pójść do takiego jednego miejsca na pierwszym piętrze. O, tutaj widzimy, dużo ludzi sobie tak chodzi. W ogóle taka fajna atmosfera. I tutaj patrzcie. I musimy teraz iść do tamtego typa, bo my nie wiedzieliśmy przedtem, że ten kibel jest zamknięty. Dobra. Jeden typek tam. Tutaj o. A może do tego podejdziemy? Dobra. Sorry, że tak ciągnę nosem.
Okej. Okay. I teraz zdobyliśmy te klucze do tego stracza i musimy iść tam. A tutaj tacy ludzie sobie siedzą, znaczy stoją i gadają. No i dobra, no i idziemy tutaj pięknie i patrzcie. Weźmy to. To mogę to jakoś. Okej, słuchajcie, przyłapali mnie raz, ale patrzcie tutaj, w tym kimlu tutaj na tym pierwszym pokładzie na prawej stronie, tutaj znajdziecie właśnie te wiadro i mnie tutaj właśnie przyłapał, że nie posprzątałem mu. Oczywiście można to olać i jakoś to przejść, ale ja wolę zrobić tak jak mi kazała. No i idzie się do tego naszego kibla i sprzątacie. No i posprzątane. Wzięliśmy pistolet. No i dobra. No i teraz co? Wiatro. Jak się puszcza G? Ku. Nie. Dobra, to może odnieśmy te wiatro tam z powrotem. No i dobra. Mogę to odnieść tam na miejsce? Czy jak to się tutaj... Dobra, ale ja chcę wyrzucić. Co jest? X wyrzuć. A, dobra. Wiem, bo ktoś do mnie zgwizdał. Ale dobra, no to my poczekamy na tego może radnego. I wtedy będziemy się widzieć, jak on już tam przyjdzie. Ok, już ten radny wyszedł. I tak. Wyciągamy skluwę. Giń. Giń. Okej, okay, uciekamy. Szybko. Na dół. No. Łatwa misja. Krótka. I proszę bardzo. Załatwiliśmy tamtego radnego. No i mamy jakieś nowe tryby swobodnej jazdy. No, dostaliśmy nowy samochodzik. No i dobra. No to tyle. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Ta misja też będzie fajna. Cześć.